Siemano wszystkim, z tej strony PSX i witam was w unboxingu gry Team Sonic Racing. Nie, to jest bez sensu. Halo, halo, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was w unboxingu na moim kanale. Wow, ostatni unboxing to był unboxing tego fotela, na którym teraz siedzę, ale co mi tam. Dzisiaj rozpakujemy sobie, a raczej troszeczkę już, że tak powiem, jest rozpakowane. Otóż dzisiaj przedstawię wam gierkę, która miała dojść do mnie ogólnie wczoraj według pierwotnych założeń, ale jako że ups, przywiózł ją dzień tak jakby później, czyli dzisiaj 22 z jakiejś pół godziny temu. A więc gra, która do mnie przyszła, to Team Sonic Racing. Dokładnie tak, grę, na którą bardzo czekałem, ponieważ dzisiaj chcę sobie ją ograć na live'ie. Ile ona w ogóle waży? 13,4 GB? Kurde, to jest mało jak na gierkę wyścigową. Dobra, nieważne. Tak czy siak. Nie powiem, że nie bardzo czekałem na tę gierkę, ponieważ za miesiąc, jeżeli dobrze wiecie lub nie, ma wyjść Crash Team Racing Nitro Fueled i myślę, że ta gierka mogłaby, a raczej będzie dobrą chyba konkurencją dla tego Crasha. Czy będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Trzeba będzie, że tak powiem, zainstalować najpierw tę gierkę. A co będzie dalej, się zobaczy. Miejmy nadzieję, że się wszystko jakoś poukłada i wiecie, o co chodzi. No to co, rozpakowujemy tę giereczkę, co nie? Najwyższy czas rozpakować Team Sonic Racing. A więc dobra, co my tu mamy? Gdzie to się w ogóle otwiera? Jak zwykle muszę, kurde, paznokciami zahaczać, bo ja mam, kurde, za krótkie. Dawaj mnie, giero. Zobaczymy, jak to wszystko w środku wygląda. Może będzie jakaś instrukcja i sobie ją przeczytamy. Kto wie, no ja nie wiem generalnie. Ja wam powiem, że ja nie wiem. Nie wiem, czego mogę się spodziewać po tej gierce. Ale bardzo dobrze, że oni to bardzo dobrze foliują. Tak, to dziwnie słowo brzmi. W ogóle ta gierka mi przyjechała z MediaMarktu, którego mam tak naprawdę niedaleko siebie, znaczy de facto samochodem, jak tam pojedziemy, w sensie jak ja pojadę, to jest droga 5-10 minutowa, bo on jest na drugim końcu Gdyni, ale gdybym pojechał autobusem, no to już, że tak powiem, moja droga wydłuża się o jakieś pół godzinki, 20 minut i to samo byłoby, gdybym pojechał rowerem. No, gdybym pojechał rowerem i innym transportem, poza kolejką, bo kolejką to tam się szybko można dostać. I proszę państwa, panie i panowie, tak prezentuje się w środku wszystko tutaj. Mamy tutaj tutaj paluszek mi pokazuje. Więc zobaczmy, co tam w ogóle jest napisane, bo jestem ciekaw, Już dostępne? O nie! Patrzcie, co jest dostępne, Sonic Mania Plus, coś co ja mam generalnie już, ale dobra, to nas nie interesuje. Co my mamy w książeczce? Mamy tutaj po polsku instrukcję? Jest, oczywiście, że jest. No tutaj są, jak widzicie, tu jest... Nie, czekajcie, nie będzie tutaj widać. Może ostrość się złapie. Tips and tricks, jak widzicie, i tutaj mamy wszystko w języku angielskim, ale poczytajmy sobie, co my mamy tutaj w języku polskim. A tutaj jest jeszcze francuski, niemiecki. Dobra, mamy porady i wskazówki, dobra. Przeczytam wam. Współpraca z zespołem to klucz do zwycięstwa w Team Sonic Racing. Wykorzystaj akcje zespołowe, by napełnić pasek zespołowej mocy ostatecznej i zyskać ogromną przewagę. Pęd antypoślizgowy. Pomóż towarzyszom, którzy są powolni lub wpadli w poślizg, mijając ich, pozwalając im nabrać rozpędu. Ciekawe. Proca. Jeśli jedź śladem towarzysza, by szybko przyspieszyć. Przekazanie pudła. Przekaż pudło z przedmiotem między członkami zespołu. Atak na rywala. Nokautuj przeciwników, którzy znajdują się wyżej w rankingu niż twój zespół. Zespołowa moc ostateczna. Gdy napełnisz pasek zespołowy mocy ostatecznie, aktywuj ją, by zdobyć potężny rozpęd i dotykalność. Graj aktywację z pozostałymi członkami zespołu, aby wydłużyć rozpęd. Wispy to tajemnicze istoty w równym stopniu ofensywne co defensywne. Wykorzystaj je na swoją korzyść.
Wispy znajdziesz w pudłach z przedmiotami, które są rozrzucone na trasie. Kolce, rakieta, pęd, wstrząs, wybuch, bomba, duch, błyskawica, orzeł, wiertło, laser, próżnia, kostka, rytm. Czyli to są wszystkie te wispy, które występowały w Soniku Forces i tam w tych innych. Możecie sobie, jak chcecie, zapauzujcie i przeczytajcie, co tam pisze generalnie. No dobra. Zobaczmy, co dalej mamy. Otóż w języku japońskim jest. A, i tutaj już w pozostałych językach. Rosyjski i tak dalej. I taka fajna okładeczka, wiecie, z tą taką flagą startową, jak jest na wyścigach. Bardzo fajna sprawa. No i co? Mam tutaj ogólnie sprzęt podłączony. Nie wiem, czy wiecie co? Czekajcie, ja tu pozwolę wam ten zobaczyć. Proszę bardzo. O nie, nie będziecie widzieć. O! Mam Avermedię podłączoną. I ona faktycznie działa, bo przechwytuje mi... Czekajcie. Ona faktycznie działa, bo mi przechwytuje normalnie, wiecie, okienko z konsoli. Bo teraz tak jakby patrzę się w tym momencie, jak mówię tutaj, zamiast tutaj, to tutaj patrzę się na drugi monitor, na którym mam OBS-a i będę miał wszystko. Otóż Avermedia mi przechwytuje normalnie, wiecie, z konsoli obraz, więc myślę, że przy was będziemy mogli sobie zainstalować tę gierkę. Więc odpalmy sobie PS4. No dobra, znajdujemy się teraz w mojej PS4, jak sami zresztą widzicie. No i co? Zaczynamy sobie instalować, co nie? Team Sonica Racing. Chciałem tak jakoś naokoło, że tak powiem, wiecie, ominąć sobie mojego tego tutaj statywa. Ale na dobrą sprawę mogłoby się to źle skończyć. No i co? Będziemy sobie teraz czekać. A raczej ja sobie poczekam, bo na tą chwilę myślę, że to będzie koniec tego unboxinga. Myślę, że resztę sobie już będziemy ogarniali na live'iku. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobał. Raz jeszcze polecam bardzo serdecznie tę gierkę kupić. Zresztą jak widzicie po tytule Team Sonic Racing. Polecam bardzo serdecznie. Myślę, że... Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o samo porównanie gierki do Team Racing, myślę, że Crash Team Racing bez dwóch zdań niszczy, że tak powiem, konkurencję zwaną Team Sonic Racing, ale ja to tylko tak mówię z perspektywy tego, że jestem fanem Crasha. Inni mogą mieć inne zdanie. Jeszcze w ogóle sobie przeczytamy na szybkiego z tyłu tutaj jedno zdanie po polsku. Przygotuj się, wciśnij gaz, weź udział w wyścigach o naddźwiękowej prędkości. Daj się porwać zwrotnie szybkim wyścigom drużynowym, również online. Weź udział w ostatecznym wyścigu po zwycięstwo. I tak oto było to, że tak powiem, wszystko przetłumaczone. Dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz odwiedzenia moich innych social mediów. I wciśnijcie dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach, które tutaj publikuję. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i napisz, co sądzisz o Team Sonic Racing. Bo nie wiem, czy wiecie, ale niektórzy byli o tyle takimi frajerami, że sobie parę dni, nawet tydzień wcześniej zagrali. I generalnie, jak dla mnie, powinno być to zakazane, że tak powiem. Nie powinno czegoś takiego być, ale ja to ja. I nie dlatego, bo jestem jakimś skąpym frajerem, tylko mówię po prostu, bo tak, to jest po prostu nie fair. Gra... Teoretycznie wyszła, premiera była wczoraj, a ludzie sobie już tydzień wcześniej grali. Tak więc w moim odczuciu i w mojej opinii to jest, że tak powiem, już cios poniżej pasa. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i widzimy się dzisiaj na live'iku, bo myślę, że jeszcze przed live'em wleci ten unboxing. Na razie, trzymajcie się, cześć i pa pa!